Moi kochani, to jest niesamowita informacja, szokująca informacja. Mianowicie Stwórca Wszechświata całego stał się prawdziwym człowiekiem, stał się jednym z nas, członkiem wspólnoty ludzkiej. Rodząc się jako bezbronne dziecko w Betlejem, Pan Bóg pokonał ten dystans nieskończony, który oddziela Stwórcę od stworzenia. Dystans spowodowany też naszą grzesznością. Święty Grzegorz z Nazianzu napisał, że Bóg staje się człowiekiem, aby uzdolnić nas, umożliwić nam nawiązanie osobistej relacji miłości z Nim. Zobaczcie, to jest coś niesamowitego. Stwórca całego wszechświata pragnie nawiązać osobistą relację miłości z każdym z nas. Zobaczcie, nieskończony, wszechmocny Bóg staje się prawdziwym człowiekiem. Objawiając się, pozostaje niewyrażalną tajemnicą. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Gdybyś go zrozumiał, nie byłby Bogiem. Tak powiedział święty Augustyn. Moi kochani, miłość między Bogiem i między człowiekiem, między Stwórcą nieskończonym, Stwórcą całego wszechświata, a nami skończonymi, grzesznymi stworzeniami, nigdy nie zrodzi się w sytuacji konieczności lub przymusu, ale wtedy, gdy będzie całkowita wolność wyboru. Całkowita wolność wyboru. Dlatego Pan Bóg, objawiając się w Jezusie Chrystusie, z szacunku do wolności człowieka, pozostał Bogiem ukrytym. Nie chciał nas zniewolić wszechmocą boskiego piękna. Dlatego bóstwo Jezusa pozostało ukryte w Jego człowieczeństwie. Współcześni Jezusa widzieli Dzieciątko Jezus, widzieli człowieka Jezusa, nie widzieli Boga. W bóstwo Jezusa musieli uwierzyć. Moi kochani, i to Dzieciątko Jezus, to jest tajemnica Bożego Narodzenia. Dzieciątko Jezus jest objawieniem pokornej miłości. Miłość jest pokorna w swojej istocie, bezbronna, jest pełna miłosierdzia. Jest to miłosierdzie trójjedynego Boga i równocześnie hołd złożony w wolności człowieka. Jest bezbronna, bo możemy tą miłość odrzucić. Możemy tą miłością wzgardzić i wielu gardzi, odrzuca tą miłość. Staje się wszechmocna, kiedy ją przyjmujemy. Kiedy przyjmujemy to Dzieciątko Jezus i uznajemy, że to jest Bóg i Stwórca całego Wszechświata. Pokora Boga, wszechmocy Boga. Moi kochani, Ojciec Święty Jan Paweł II pisał tak. To samo objawienie się Boga łączy się z Jego uczłowieczeniem. On naprawdę stał się człowiekiem w swoim Synu i narodził się z dziewicy właśnie w tym narodzeniu, a w szczególności poprzez mękę, krzyż i zmartwychwstanie. Samo objawienie się Boga w dziejach człowieka osiągnęło swój zenit. Objawienie się niewyrażalnego Boga w widzialnym człowieczeństwie Chrystusa wydaje się, że Bóg poszedł najdalej, jak tylko mógł. Dalej już iść nie mógł. Poszedł w pewnym sensie za daleko. Czyż Chrystus nie stał się zgorszeniem dla Żydów, a gustwem dla pogan? Właśnie przez to, że Boga nazywał swoim Ojcem, że tego Boga tak bardzo objawiał sobą, iż zaczęto
odnosić wrażenie, że za bardzo. I w pewnym sensie człowiek już nie mógł tej bliskości wytrzymać. I zaczęto protestować. I ten wielki protest nazywa się naprzód synagogą, czy najpierw faryzeusze odrzucili Jezusa uczeni w piśmie, a potem islamem. Jedni i drudzy nie mogą przyjąć Boga, który jest tak bardzo ludzki. Protestują. Mówią, to nie przystoi Bogu. Powinien pozostać absolutnie transcendentny, powinien pozostać czystym majestatem. Owszem, majestatem pełnym miłosierdzia, ale nie aż tak, żeby sam płacił za winy swojego stworzenia, za jego grzechy. Tak pisał święty Jan Paweł II w swojej książce Przekroczyć próg nadziei. Protest. Moi drodzy, protest islamu, protest judaizmu. To rozpoznanie w Dzieciątku Jezus, Boga prawdziwego, rozpoznanie Mesjasza w Dziecięciu Jezus, urodzonym w całkowitym ubóstwie, w stajni betlejemskiej, było sprawą nadzwyczaj trudną. Natomiast rozpoznanie w nim prawdziwego Boga, który stał się człowiekiem, było po ludzku niemożliwe. Stwierdzenie, że jakiś człowiek jest Bogiem, było dla Izraelitów największym świętokradztwem i bluźnierstwem. Dlatego głównym powodem skazania Chrystusa na śmierć było to, że Jezus mówił, że jest Bogiem. Również Mahomet i islam jest wyrazem tego zgorszenia, protestu i buntu przeciwko chrześcijaństwu, które głosi, że człowiek Jezus jest Bogiem. Moi drodzy, dopiero po śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu Jezusa w środowisku żydowskim natychmiast zrodziła się wiara, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. Takim momentem decydującym, świadczącym o bóstwie Jezusa był fakt Jego zmartwychwstania. Moi drodzy, dla każdego otwartego naprawdę człowieka staje się oczywiste, że powstanie chrześcijaństwa jest bez wątpienia jednym z największych cudów historii. Jest ono dziełem samego Pana Boga. Boga, który narodził się jako prawdziwy człowiek w stajni betlejemskiej, aby przez swoje życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie dać szansę zbawienia każdemu człowiekowi. Moi drodzy, tylko ludzie, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pętę, jak pisze w liście do Rzymian święty Paweł, tacy ludzie są zamknięci na przyjęcie tego faktu. Tajemnica Bożego Narodzenia dotyczy osobiście każdego z nas. Jezus Chrystus od Boga wyszedł, z nieba stąpił, przyszedł w ciele, urodził się w Betlejem w okresie panowania króla Heroda Wielkiego i Cezara Augusta I. Syn Boży staje się obrazem Boga niewidzialnego, odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. Ludzka natura Jezusa została przyjęta przez boską osobę Syna Bożego. I w człowieczeństwie Jezusa możemy odkryć tajemnicę Boga, który jest jeden, ale w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. I ta tajemnica jest dostępna tylko na drodze wiary, która działa przez miłość. Wtedy stają się zrozumiałe słowa Jezusa. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał, ja i Ojciec jedno jesteśmy.
I ta tajemnica Bożego Narodzenia wyraża się również w tej niesamowitej prawdzie, o której Sobór Watykański II pisał w Gaudium et Spes, że tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Syna Wcielonego, albowiem On, Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, ludzkimi myślami, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał. Urodzony z Maryi Dziewicy stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobnym oprócz grzechu. Zjednoczył się jakoś z każdym z nas, moi kochani. I to jest coś niesamowitego. Bóg jest z Tobą zjednoczony, ze mną zjednoczony i sprawia, że każdy człowiek posiada nieskończoną godność i wartość. O godności i wartości człowieka nie decyduje jego status społeczny, kolor jego skóry, iloraz inteligencji, stan jego zdrowia. Taką samą godność ma dziecko dopiero co poczęte w łonie matki, jak i człowiek dorosły. Laureat Nagrody Nobla i człowiek umysłowo upośledzony. O godności człowieka decyduje jego człowieczeństwo, które jest święte, gdyż utożsamia się z nim sam Bóg. Tego Jezus mówi, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A więc z każdym człowiekiem zawsze zjednoczony jest Jezus, który pragnie prowadzić go przez wszystkie doświadczenia życiowe do pełni życia w niebie. A moi kochani, człowiek został obdarzony nieskończoną godnością w bliźnim, mężczyźnie czy kobiecie, pisze święty Jan Paweł II, można dostrzec odbicie samego Boga, ostatecznego celu i zaspokojenia serca, zaspokojenia każdego człowieka. Moi drodzy, i dlatego, moi kochani, zabijanie dzieci nienarodzonych jest straszną zbrodnią. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae pisze tak, przerwanie ciąży jest niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres pomiędzy poczęciem a narodzeniem. Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu życia, a więc istota najbardziej niewinna, jaką w ogóle można sobie wyobrazić. Nie sposób uznać jej za napastnika, a tym bardziej za napastnika niesprawiedliwego. Dlatego, moi kochani, przyjawem strasznej deprawacji ludzkich sumień jest legalizacja aborcji i eutanazji. I święty Jan Paweł II pisał, że są to odrażające zbrodnie, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Światowej sławy genetyk profesor Jérôme Lejeune tak odpowiada na pytanie, kiedy zaczyna się życie człowieka. Pisze tak, dla mnie odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Człowiek zaczyna się w momencie poczęcia. To nie jest oświadczenie natury moralnej lub sentymentalnej. To jest fakt dowiedziony naukowo. To jest fakt dowiedziony naukowo. W chwili, w której poczyna się istota ludzka, mamy do czynienia z człowiekiem. To nie jest ryba, ani jakaś narośl, ani ameba. To człowiek. Ci, którzy twierdzą, że aborcja nie jest zbrodnią, dają licencję na zabijanie. Wcielony Bóg, Jezus Chrystus, przychodzi do swojej własności. Tak wielu nie chce Go przyjąć. I podobnie jak w Betlejem, również dzisiaj wielu mówi do Maryi Jezusa z obojętnością.
lub nienawiścią. Nie ma miejsca, nie mogę przyjąć. Tak postępują ci wszyscy, którzy akceptują zabijanie dzieci narodzonych przez aborcję, metodę in vitro, a także ci, którzy łamią wszystkie przykazania dekalogu. My akceptujemy. Moi drodzy, i my jesteśmy zobowiązani, żeby tą radosną prawdę o tym, że Bóg jest z nami, że nas kocha, że nas prowadzi do nieba, żebyśmy sami tą prawdą żyli i tą prawdę innym głosili. Amen. Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.